Bieganie powoduje znacznie większe obciążenia spowodowane dynamiką tego sportu niż standardowe chodzenie czy siedzenie. Większe obciążenie stawu może spowodować albo jego uszkodzenia wewnętrzne, albo może spowodować zespoły przeciążeniowe. W tym mechanizmie bieganie może wywoływać bóle. Zwykle do biegania startują czy zaczynają takie treningi biegowe ludzie często nieprzygotowani do nich. Starają się nadrobić jakieś stracone lata, zaczynają bardzo intensywny trening. Jeżeli pozostałe układy, mówię tu o układzie oddechowym, układzie krwionośnym, są bardzo wydolne, to można bardzo szybko dojść do dobrej formy. Ale jeżeli taki początkujący biegacz, czy też biegacz powracający do biegania zaczyna się bardzo obciążać, zaczyna szybko wydłużać dystanse, może się okazać, że przelicza się w sensie wydolności swoich stawów. Proszę też zwrócić uwagę, że akcje te mobilizują osoby często po 40 roku życia, po 50 roku życia. Często są to osoby z nadwagą, które starają się w ten sposób jakby zarówno poprawić swoje zdrowie, jak i zredukować wagę. Jeżeli są to osoby z nadwagą, będzie to powodowało jeszcze większe obciążenie stawów. Jeżeli widzimy, że po treningu biegowym jednego dnia pojawiają się jakieś dolegliwości bólowe, ale pozwalają one na kontynuowanie wysiłku kolejnego czy tam kolejnego dnia i one nie zaostrzają się, nie robią się coraz większe, nie pojawia się płyn w stawie, jakieś ucieplenie, to jest takie normalne roztrenowanie. Zawsze ze sportem będzie się kojarzył ból związany właśnie z rozciąganiem tkanek, z ich przyrostem masy mięśniowej. Ale jeżeli widzimy, że z dnia na dzień robi się coraz gorzej, że dolegliwości są coraz większe, że na przykład staw obrzękł, czy tak jak to mówią pacjenci, zebrał płyn, należy wówczas poważnie zastanowić się, czy jednak nie przesadziliśmy. Wtedy należy udać się do lekarza lub rozpocząć diagnostykę.